Witam wszystkich w kolejnym odcinku UFO Historii, a naszym gościem jest dzisiaj Artur Wójtowicz, po raz kolejny, z którym porozmawiamy sobie o zakazanych objawieniach. Witaj, Arturze. Witam, dziękuję za zaproszenie. Przypominam, że Artur przybył do nas z kanału pod tytułem Artur Wójtowicz, gdzie porusza bardzo różnorodną tematykę, a zakazane objawienia to temat mu bliski, bo nasz gość jest z wykształcenia m.in. teologiem dogmatykiem, znawcą historii Kościoła i myśli chrześcijańskiej. Zanim przejdziemy do programu, to tradycyjne podziękowania za wszystkie komentarze i formy wsparcia. Przypominam o możliwości kontaktu ze mną pod adresem ufohistorie@gmail.com. Przypominam też o wcześniejszych filmach. Jeżeli nie widzieliście, zapraszam do nadrobienia. Polecam też nasze wspólne produkcje z Arturem na jego kanale. Drodzy Państwo, zakazane objawienia. Jeden z moich ulubionych tematów. Dlaczego? Chodzi o wydarzenia, które się znajdują na pograniczu wielu dziedzin: ufologii, parapsychologii, anomalistyki, no i oczywiście religii. I ta złożoność wyraża się też w ich dziwacznym charakterze. To są w ogóle często wydarzenia o tak zwanym wysokim współczynniku dziwności i one oddziałują na człowieka na wielu płaszczyznach. Oddziałują na ludzką świadomość, często w sposób bardzo manipulacyjny, co ciekawe. Ale obok tych objawień, które są zaakceptowane przez Kościół, są też takie, które nie zyskały aprobaty. Podano w wątpliwość ich związek z religią, mimo że manifestowały się podczas nich postaci uznawane za święte, albo też występowały zjawiska o charakterze paranormalnym. Ba, Arturze, nierzadko można usłyszeć, że niektóre objawienia są formą szatańskiego zwiedzenia. Jak ty do tego podchodzisz, kiedy słyszysz takie historie jako dogmatyk? Nie, no bardzo prosto, to już przecież w listach świętego Pawła, między innymi takim przykładem może być drugi list świętego Pawła do Tesaloniczan, tam święty Paweł porusza taki wątek dotyczący objawień, też porusza temat, że szatan jest w stanie ogólnie przybierać naprawdę rozmaite postaci, prawda? Także pytanie typu tego, czy ogólnie było to jakieś objawienie zatwierdzone przez Kościół, czy niezatwierdzone przez Kościół, no to jest to kwestia taka dosyć ciekawa, dlatego że trzeba by zakreślić kryteria przede wszystkim, prawda? Co jest kryterium, że Kościół będzie coś uznawał, albo coś nie będzie uznawał, prawda? Tutaj jest temat bardzo szeroki i myślę, że to jest na kilka audycji temat, no bo zawsze można by mi zarzucić coś takiego, że jeżeli ja powiem, że między innymi forma nie powinna przerastać treści, tak? Czyli na przykład, no jest jakieś objawienie i załóżmy, istotą tego objawienia ma być krótki, prosty przekaz, a nie, że nagle jest objawienie, które zaraz zrobię efekt wow, prawda? Zrobię efekt wow, będzie cud i wtedy wszyscy ludzie skupiają się na tym cudzie, a nie na tym przekazie, co był. Mhm. Ten cud niejako odwodzi, nazwijmy to, od kwestii związanej z treścią, która się znajduje. Ale w ogóle tak szczerze powiem, to mówiąc na temat objawień, zwłaszcza objawień maryjnych, bo takich objawień jest w sumie najwięcej na świecie, chociaż różne objawienia bywały, bo bywały na przykład, nie wiem czy, ja na przykład jestem szczęśliwcem, dlatego że ja urodziłem się w Trzech Króli, czyli urodziłem się 6 stycznia. No i wyobraź sobie, że w ogóle w historii Kościoła jedna osoba, Katarzyna Emmerich, niemiecka stygmatyczka, to była jedyna osoba na świecie, która miała właśnie objawienia dotyczące Trzech Króli, tak? Bo wszystko to, co widzimy odnośnie Trzech Króli, to my tam niewiele wiemy z Ewangelii, a te pozostałe rzeczy, że tam było złoto, kadzidła, mirra, że ich było trzech, czy to w ogóle byli królowie, czy to byli mędrcy i tak dalej, to z różnych innych rzeczy wiemy, ale nie z Ewangelii. No i między innymi to były dosyć też ciekawe objawienia, które pokazywały między innymi kwestie. Jedyne objawienie dotyczące przykładowo Trzech Króli, ale było wiele innych objawień. Objawienia maryjne, objawienia, załóżmy, dotyczące Jezusa Chrystusa, prawda, czy wiele, wiele innych. Tutaj trzeba by powiedzieć o takiej jednej rzeczy. Jak w ogóle Kościół dzieli objawienia? No właśnie. Wiemy, że są to takie osobiste, chociaż ja nie ukrywam, że najbardziej mnie interesują w tej mojej pracy, powiedzmy, związanej ze zgłębianiem tych zjawisk, takie objawienia grupowe, gdzie świadków jest kilku i gdzie najczęściej się gromadzi bardzo wielu wiernych, na przykład Fatima, Medjugorje, było bardzo, bardzo dużo podobnych wydarzeń. Ale zacznijmy od tego właśnie, jak chrześcijaństwo dzieli objawienia i czy ono zna je od zawsze. Czy one są może popularne od pewnego momentu? Bo kiedy patrzymy na to kalendarium objawień, to widzimy, że ich jest jakby więcej w czasach współczesnych. Współczesnych od wieku XIX i te najgłośniejsze objawienia, czy one wcześniej po prostu nie były nagłaśniane, czy one zniknęły gdzieś w mgle dziejów. Bo wiemy, że są takie sanktuaria, które wspominają jakieś objawienia, na przykład w Polsce, będziemy o jednym z takich za chwilę mówić, z XVII wieku.
Ale mam takie wrażenie właśnie, kiedy patrzę na tą listę objawień, że ich jest jakby więcej, im czasy nam bardziej współczesne. No i słuchaj, dlaczego to właśnie Maryja się objawia najczęściej? Może tak ab owo, czyli zacznijmy sobie od jajka. Zacznijmy od czegoś takiego, jak Kościół w ogóle dzieli objawienia. Kościół dzieli objawienia na dwa rodzaje. Jest objawienie publiczne, które już zostało zamknięte. Objawieniem publicznym jest po prostu Ewangelia, Biblia, koniec, kropka. Nic więcej tam nie będzie dodane, prawda? To jest podstawowe objawienie. Natomiast inne objawienie to może być objawienie prywatne. Oczywiście w tym objawieniu prywatnym może na przykład Matka Boska się jakiemuś panu Zenkowi objawić, ale również może się 70 tysiącom jak w Fatimie objawić. I nie zmienia to postaci rzeczy, że pomimo, że jest to jakieś objawienie pewnej grupie ludzi, prawda, jest to objawienie prywatne. Teraz kwestia dotycząca tego, czy teraz mamy więcej tych objawień, czy mniej. Mnie to się wydaje, że po prostu to jest pewnego rodzaju taka sinusoida, tak bym to ujął przede wszystkim, dlatego że zacznijmy sobie od czegoś takiego, że pierwszym w ogóle takim udokumentowanym jakimś opisem prywatnego objawienia maryjnego, to jest przede wszystkim taka mowa pochwalna świętego Grzegorza z Nysy. Ona była poświęcona swego czasu świętemu Grzegorzowi Cudotwórcy, który mu kilkakrotnie w roku, mniej więcej tak w okolicach roku 231, miała ukazać się Matka Boża w towarzystwie Jana Apostoła. Miało to miejsce w ogóle w Neocezarei i podczas tych wszystkich wizji na polecenie Maryi apostoł wyjaśniał właśnie świętemu Grzegorzowi zagadnienia, które dotyczyły przede wszystkim nauki Trójcy Świętej. No i też według tych przekazów właśnie jemu podyktował to wyznanie wiary, czyli credo, czyli wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego i tak dalej, prawda? Natomiast w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa w ogóle objawienia maryjne zdarzały się tak naprawdę rzadko. Znanych było około mniej więcej 30 relacji takich objawień maryjnych, bo żeby było ciekawiej, podobnie jak to objawienie dotyczące, pomimo że dotyczące świętego Grzegorza, to żadna z tych pozostałych 29 nie ma jakiejś oficjalnej aprobaty Kościoła, bo najczęściej są to w ogóle legendy, które są związane z kultem jakiegoś świętego lub też z powstaniem jakiejś świątyni. W ogóle z tymi legendami to jest bardzo ciekawa historia, bo ja, wiecie co, naprawdę, szczerze mówiąc, stawiam komuś dobry obiad, jak ktoś mi pokaże życiorys świętego Krzysztofa, prawda? Patrona kierowców, no nie? Dlatego, że nie ma świętego Krzysztofa i nigdy go nie było. To był po prostu, szczerze mówiąc, legenda o świętym Krzysztofie. Podobnie jak i też nie było świętej Barbary, nie? I Mikołaja. I Mikołaja. Co nie zmienia postaci rzeczy, że przez 17 lat mieszkałem w parafii świętej Barbary, w której były relikwie świętej Barbary, prawda? Ale tak jako ciekawostkę to wam mogę powiedzieć, że w ogóle czasami to z tymi, bo z objawieniami jest podobnie też jak z relikwiami. Ogólnie na całym świecie to istnieje jedna diecezja i jest to diecezja gliwicka, uwaga, która posiada relikwie Ducha Świętego, nie? No. Także czasami się to kojarzy z Sanderusem z Krzyżaków, prawda, który sprzedawał tam rozmaite rzeczy. No i owa parafia posiada tą relikwię Ducha Świętego gdzieś tam ze średniowiecza i tam jest certyfikat podbity przez kogoś tam, że to jest autentyczna relikwia, kawałek tam Ducha Świętego, który tak na marginesie według dogmatów jest niepodzielny. No ale tą relikwię mają, trudno się teraz upierać, skoro jest certyfikat władzy kościelnej, prawda? Dokładnie. Najśmieszniejszą rzeczą było to, że zawsze jak do parafii przyjeżdża biskup, no to się proboszcz wynosi relikwie do ucałowania, prawda? No i kiedyś biskup gliwicki przyjechał właśnie do tej parafii z relikwią Ducha Świętego. Proboszcz wyniósł tą relikwię Ducha Świętego i dał do ucałowania. Biskup mówi, ja nie będę całował, bo to jest jakaś brednia, nie? No bo nie ma relikwii Ducha Świętego. No nie, no dobra, ale niech jego ekscelencja chociaż huknie, nie? Po prostu. No nie? No i tak się ta cała sytuacja skończyła. Słuchaj, bo właśnie z tymi objawieniami jest tak, że kiedy patrzymy w wiek XX, jest mnóstwo. I to nie jest tylko Fatima, to nie jest Medjugorje, mamy to objawienie w Rwandzie i wiele, wiele innych. Ale kiedy przyglądałem się sprawie na przykład Fatimy, to się okazało, że wokół Fatimy, w samej Portugalii, a potem w tej części Europy, czyli we Francji, w Hiszpanii, mieliśmy prawdziwy wysyp objawień. O większości z nich trudno znaleźć jakiekolwiek materiały. Ale to jest bardzo ciekawe, że ich jakby przybyło. Czy one się stały zjawiskiem, nie wiem, popularnym, bo taki był wymóg czasów, że wierni tego chcieli. Znaczy, powiedzmy tak, jest podaż, jest popyt, prawda? Tak to ujmijmy biznesowo. I teraz kwestia jest, zobacz, na przykład w XII wieku zostało udokumentowane, że w XII wieku podobno było 275 objawień, znanych takich nam świadectw w historii Kościoła. W XIII wieku było ich 772, natomiast w XIV wieku tych objawień maryjnych było 6131.
przynajmniej chodzi o świadectwa, bo nie mówię o kwestiach, które zostały zatwierdzone przez Kościół, ale przede wszystkim chodzi głównie o takie świadectwa, że gdzieś tam coś się tam wydarzyło. Czy myślisz, że fakt, że tych objawień maryjnych jest najwięcej, wynika z faktu, że Matka Boska jest taką postacią no, najbliższą ludziom, bo jednak wspominałeś o tych objawieniach innych postaci, czasami świętych, czasami mamy też objawienia Jezusa i tak dalej, czasami bardzo niezwykłych postaci, jak wspomniani trzej królowie, ale jednak tej Maryi jest najwięcej. Niektórzy sugerują, że to może być echo jeszcze wcześniejszych wierzeń, że przejawia się tam nić bogini matki, znanej z tych wierzeń przedchrześcijańskich. Także jest to bardzo ciekawe. Jak ty to sobie tłumaczysz? Znaczy, mnie zadziwia troszeczkę inna rzecz, wiesz? Mnie zadziwia, Piotrze, ta kwestia, że Maryja podąża za duchem czasu, tak? Bo jeżeli sobie weźmiemy jakiś okres Matki Bożej, okres załóżmy XIV wieku, który był dosyć specyficzny w ogóle w nauczaniu Kościoła i tak dalej, to w tym okresie w katolicyzmie coraz bardziej oczywiście rozwijał się kult Maryi jako Matki Bożej. I tutaj, w tym okresie, w XIV wieku, ta Maryja bardziej objawiała się, te objawienia miały taki charakter bardziej, nazwijmy to, mistycznych wizji, w których Maryja ukazywała się albo z Jezusem, albo z apostołami, albo z innymi świętymi. Przychodziła głównie, żeby umocnić wiarę tych widzących, żeby dodać im na przykład otuchy. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład XV-XVI wiek, to te objawienia, które się dalej pojawiały w XV-XVI wieku, to zobaczymy, że to są już nowe formy maryjnych objawień, bo Matka Boża zaczyna pojawiać się już sama, bez nikogo. Pokazuje się sama, przekazuje orędzia, które służą jakiemuś ożywieniu lub często na przykład, nie wiem, pobudzają wiarę w jakiejś społeczności. I tutaj z tego okresu też ciekawe jest to, że jedyne uznane przykładowo z tego okresu też objawienia, no to będą objawienia z Guadalupe, prawda? Jeśli przejdziemy dalej do XVII wieku, to tutaj z kolei będą dominowały takie relacje o różnych interwencjach Maryi w celu nawrócenia poszczególnych osób, w celu uzdrowienia, uratowania życia być może każdemu. No tutaj już były bardziej idee oświecenia, tak to nazwijmy. Co ciekawe, liczba objawień maryjnych w XIX wieku zaczęła gwałtownie wzrastać. No i w XX wieku praktycznie Kościół badał prawie 400 przypadków, ale w większości po prostu nie ogłosił decyzji, czy są prawdziwe, czy nie. Natomiast na przykład w 79 przypadkach w XX wieku zanegował prawdziwość zdarzeń, natomiast 9 potwierdził. Jako autentyczne między innymi uznał w Fatimie w Portugalii, Baring w Belgii, w Buenu, nie wiem czy tak się mówi, bo to jest Belgia, ja francuskiego za specjalnie nie znam, w Akicie w Japonii, w Syrakuzach we Włoszech, w Egipcie, w Zeytun, w Manili, na Filipinach, w Betanii, w Wenezueli i w Kibeho w Rwandzie. A zobacz, w tej Rwandzie było tak, ja pamiętam, napisałem kiedyś artykuł na ten temat do Nieznanego Świata i tam było tak, że oni to zatwierdzili tylko dlatego, żeby mieć fajne sanktuarium, miejsce kultu, wyraźny ośrodek maryjny w tej części świata, natomiast to objawienie było dziwaczne. Tam widywano czarnego Chrystusa, tam widywano jakieś dziwne postaci, tam był cud słońca. I szczerze, kiedy czytałem o tym Kibeho, i to wydawało mi się, że oni jednak tego nie potwierdzą, tym bardziej, że to wybuchło, można powiedzieć, że to objawienie wybuchło w szkole dla dziewcząt, czyli to był, z jednej strony to był taki typowy przykład tej masowej histerii w szkołach, w trzecim świecie bardzo często do tego dochodzi, że wybucha panika w szkole i wszyscy mdleją. I tak było właśnie w Kibeho, ale tam potem dochodziło do tak dziwacznych rzeczy, tak dziwacznych różnego rodzaju orędzi i relacji, że zdziwiłem się strasznie, kiedy się okazało, że ono zostało uznane w sumie, ale słuchaj, mówiłeś o tym, że objawiają się czasem święci, no ale Maryja oczywiście najczęściej. Problem tylko jest taki, co podkreśliłeś, że pod różnymi formami i postaciami ona występuje. Ta z Kibeho jest na przykład mulatką. Ale mnie najbardziej interesują te objawienia, powiedzmy, grupowe, gdzie wizjonerów jest kilka i jest też wielu świadków z tłumu. I tam też występują dziwne rzeczy, na przykład jakaś cudowna jasność się pojawia, jakieś efekty świetlne, jakieś zmienione stany świadomości, wizjonerzy, jak wiemy, widują dziwną postać czy postaci. I w sumie nie da się ukryć, że niektóre objawienia dzieli bardzo mało od bliskich spotkań trzeciego stopnia. Cudowna postać no zwykle nie jest widoczna dla wszystkich, ale wspomniałeś o Zeytun w Kairze, to jest dzielnica Kairu,
gdzie pod koniec lat 60. przecież dochodziło do takich spektakularnych objawień nad koptyjskim kościołem, gdzie... No tam prawie 400 tysięcy osób widziało w ogóle to. Tak, i zebrali się i muzułmanie, i koptowie, których jest tam przecież niewielu. I sfotografowano tą postać, ktoś się próbował do niej dostać. To jest bardzo kontrowersyjna sprawa, mam nadzieję, że kiedyś sobie o niej powiemy, bo to jest chyba jeden z niewielu przypadków, kiedy udało się zjawę sfotografować. Gdzieś tam u mnie na kanale jest akurat filmik na ten temat, ale też powiem, do tego tematu jeszcze za chwileczkę wrócimy, przepraszam, że przerwałem. U mnie na kanale jest filmik Tajemnicze zdjęcie, czy tajemnicza fotografia, nie pamiętam. To jest bardzo ciekawa historia, gdzie w Medjugorje Matkę Boską sfotografowano i ja to zdjęcie mam oryginał tego zdjęcia. No, ale całą tą historię umieściłem w takim filmiku, jakbyś chciał, to ci linka podeślę, to widzowie będą mogli też zerknąć i ciekaw jestem waszych opinii na temat tego zdjęcia, tej postaci. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli byście teraz weszli sobie na YouTube przykładowo i wpisali sobie objawienia maryjne w południowej Afryce, to pokażę wam się filmik na temat tych objawień i ta postać, która tam się pokazuje w takim świetle i z takimi kształtami, tak jak ta figura, jest kompletnie identyczna jak ta postać, która pojawiła się na tym zdjęciu, które ja przykładowo posiadam i które ja na tym filmiku wziąłem, u siebie na kanale zamieściłem. Zachęcam, żeby sobie zerknąć. Nie mówię, ja zawsze pokazując to zdjęcie, albo też mówiąc o tym objawieniach w południowej Afryce, nie mówię nigdy, czy to prawda, czy to nieprawda. Ja po prostu mówię, że ciekawe. Dlatego, że z natury rzeczy, tak jak powiedziałem, z objawieniami jest tak samo jak z relikwiami. Nie ma obowiązku, żeby w to wierzyć. Ale powiedz mi, Arturze, jak Kościół rozpoznaje prawdziwość objawień i prawdziwą tożsamość manifestujących się postaci? Bo powiedzieliśmy przed chwilą, że najczęściej się pojawia Matka Boska, ale kiedy się przyglądamy opisom, to one są za każdym razem inne. To w sumie nie może być jedna i ta sama postać. Owszem, Kościół mówi, może, bo to jest na przykład Matka Boska taka i taka i to jest jej, że tak powiem, użyję brzydkiego słowa, które nie pasuje do religii, tak? To jest tak samo, jak na przykład ja bym ci powiedział, co mnie rozśmiesza, bo kiedyś byłem na jednym misterium, no nie? Bo tam gdzieś jeden klasztor wystawiał misterium, drogę krzyżową, no i chcieli to zrobić jakoś tak, że tam w centrum po prostu klęczy Jezus w ogrójcu, a tam z boku idzie Jezus z krzyżem i dwie osoby grały tego Jezusa. Jedna tam klęczała w ogrójcu, druga szła z tym krzyżem. Oczywiście były tam takie jakieś babcie, które próbowały odbić tego Jezusa, nie? Po prostu. Ja bardziej siedziałem, jak w teatrze, jako dogmatyk mówię, kurna, rozdzielili unię hipostatyczną, nie? Oddzielili jednego Jezusa od drugiego, nie? Po prostu. Ale to właśnie tak jak właśnie tu mówisz, że to jest matka taka, siaka, owaka, no nie? To ja zawsze mówię, no to jest ta siostra tej częstochowskiej, nie? Dokładnie. Ja chciałem użyć takiego terminu z hinduizmu, awatar, tak? Czyli na przykład tu się pojawia inna matka. Pamiętam, że w Kibeho ona się nazywała Panią Świata. W ogóle to też jest dziwne, że kiedy się ta Maryja pojawia, to ona się rzadko kiedy identyfikuje. Ona podaje swój alias, na przykład Pani Róż, Pani Pokoju, Pani Świata. Ale powiedz mi, jak to jest właśnie z rozpoznawaniem tej tożsamości postaci? Czy są jakieś procedury w Kościele z tym związane? Bo wiemy, że Kościół reaguje bardzo różnie. Niekiedy na przykład wierni wznoszą spontanicznie na miejsce objawienia jakieś kapliczki, jakieś tam prowizoryczne budowle, a potem się okazuje, że Watykan tego zakazuje, mimo wszystko kult nadal tam trwa. Czy Watykanowi z twojej perspektywy w ogóle zależy na objawieniach jako takiej formie promocji ludowego katolicyzmu? Czy raczej on to uznaje za problematyczny fenomen, z którym po prostu trzeba się pogodzić, że jest i za bardzo o nim nie mówić? To widzisz, to po części sam sobie udzieliłeś odpowiedzi, dlatego że jak ten temat rozpocząłeś, to powiedziałeś na temat Kibeho i powiedziałeś, tam akurat sytuacja była taka, że potrzebowali, żeby zrobić tam jakieś sanktuarium i w związku z tym ten cud został, załóżmy, uznany, prawda? No wiesz, mnie to się wydaje, że to jest tak samo jak na przykład z kanonizacjami. Czasami patrząc na niektóre postacie, które zostały kanonizowane, gdzieś by w życiu nie zostały kanonizowane. Najlepszym przykładem jest biskup Stanisław, którego nasz król polski zarąbał na skałce w Krakowie, prawda? Za szpiegostwo. I gdyby dzisiaj robiono ogólnie jego proces kanonizacyjny, absolutnie on by nie został święty, no nie? No to bądźmy realistami. Więc wiesz, ale czasami było w historii Kościoła tak, że dobrze by było, załóżmy teoretycznie, jest problem, nie wiem, z aborcją, tak? I nagle będzie jakaś kobieta świątobliwa, która nie zdecydowała się na aborcję i zmarła, prawda? O! I to będzie bardzo dobry przykład, żeby pewne teorie potwierdzić. I akurat jest potrzeba chwili, jest potrzeba czasu,
ja nie umniejszam wcale wielkości tej osoby, ale czasami mam wrażenie, że właśnie akurat ta osoba była w tym czasie, w tym miejscu i tak z niej zrobiono, obwołano ją, świętą na przykład. No tak, przecież niedawno mieliśmy taki przypadek, że chyba błogosławionym został Karol Akutis i to był chłopak, który był bardzo wierzący, zmarł w młodym wieku, a chyba go tylko dlatego wywyższono w ten sposób, bo on stworzył, jako trochę maniak komputerowy, stworzył jakąś encyklopedię świętych, no i w ten sposób chyba Kościół chciał pokazać, że można chwalebnie internetu używać. I to się chyba tutaj też przebija. Ale słuchaj, czy jest taka jednoznaczna i jedno podejście do wszystkich? Oczywiście, że jest, dlatego że istnieją pewne etapy uznawania tych objawień prywatnych, między innymi Kongregacja Nauki Wiary. Dziś nazywa się to ładnie Kongregacja Nauki Wiary, dawniej się nazywała Święte Oficjum albo Święta Inkwizycja, ale dziś to się nazywa Kongregacja Nauki Wiary. Ona w 1978 roku wydała takie normy kongregacji postępowania w orzeczeniu objawień, no i zawierała tam pewne postanowienia, że oczywiście objawienia może uznać biskup diecezjalny, może uznać Krajowa Konferencja Episkopatu, albo nawet może uznać sam Watykan, jeżeli będzie się bezpośrednio do Watykanu tam interweniowało, czy to na prośbę biskupa jakiegoś lokalnego, czy jakiejś grupy wiernych, czy też nawet z własnej inicjatywy. No i istnieją pewne etapy, więc po pierwsze to musi nastąpić ocenienie faktu według tych kryteriów pozytywnych i negatywnych, następnie jeśli te rezultaty będą temu sprzyjały, to istnieje takie zezwolenie na pewne publiczne wyrazy kultu bądź też jakiejś pobożności i się mówi, że na razie po prostu nie ma przeszkód, tak? Czyli to jest taka formuła pro nunc nihili obstare, czyli na razie nie ma przeszkód, czyli na razie tak dopuszczamy, tak byśmy to nazwali. No i w końcu w tym ostatnim etapie, to w świetle tych doświadczeń, z upływem czasu, ze szczególnym uwzględnieniem tych trwałości, tych owoców duchowych, istnieje coś takiego, że się określa, że jest de veritate et supernaturalitate, tak to się ładnie nazywa, czyli są to objawienia autentyczne i nadprzyrodzone. I teraz, jakie są w ogóle te kryteria pozytywne i kryteria negatywne? No, oczywiście kryteria pozytywne, no to musi istnieć pewność moralna albo jakieś prawdopodobieństwo zajścia tego faktu, że musiało zostać przeprowadzone dochodzenie, że faktycznie tak było, coś takiego miało miejsce. Musiały zaistnieć pewne indywidualne przymioty osoby, czy też osób. Musiała być ta równowaga psychiczna, uczciwość, prawość moralna, szczerość, stała uległość wobec władz kościelnych, no i tak dalej, i tak dalej. Że te osoby musiały być wiarygodne, prawda? Musiały być zdrowe. Tam jest zawsze badana kwestia, czy ta osoba była wierząca, czy była niewierząca. No nie, to też jest bardzo ciekawe. Natomiast oczywiście kryteria negatywne, no, że musiałby zaistnieć oczywisty błąd, który będzie dotyczył tego faktu objawienia, prawda? Czyli na przykład, nie wiem, Maryja się objawi jako mężczyzna, nie? I powie, że no słuchajcie, jesteśmy w epoce gender i teraz ja jestem gender i ja będę Maryja gender na przykład. Załóżmy, teoretycznie strzelam, nie? Więc będzie oczywisty błąd dotyczący tego faktu. Będą jakieś błędy doktrynalne przypisywane na przykład Maryi. No na przykład, ze wszystkich herezji Polacy wymyślili tylko jedną. To jest mariawityzm. Ja jestem z Płocka. W Płocku jest mariawityzm. Tam były te wszystkie objawienia, między innymi też. No i tutaj masz tą sytuację bardzo ciekawą, że mariawityzm włączył Maryję do Trójcy, czyli u nich nie ma Trójcy, czyli jest czwórca, tak? Więc to już logiczne, że Watykan czegoś takiego nie zaakceptował, nie? Poza tym jeszcze oni, mariawici, księża mogą się żenić i akurat zakonnice mogą się żenić. No to akurat nie jest problem, bo celibat nie jest dogmatem, tylko celibat jest no, kwestią kościelną, można to znieść tak samo, ale jeśli mariawici powiedzieli, że dziecko urodzone ze związku księdza i zakonnicy będzie niepokalanie poczęte jak Maryja, no to już wiesz, poszli troszeczkę za daleko, nie? Więc tutaj też jest ten błąd doktrynalny, który na przykład od razu będzie jasny, że to coś jest nie halo, prawda? Albo na przykład objawienia będą wypływały tylko i wyłącznie z dążenia do zysku. Dobra, fajnie, że jesteście, zapłaćcie coś tam, prawda? Które ja wam się pokażę drugi raz, ale jeżeli tutaj zbierzecie jakąś kupkę pieniędzy na przykład, nie? Teoretycznie. Albo załóżmy kwestia dotycząca jakichś czynów niemoralnych, albo ewentualnie tam zostanie wykazana choroba psychiczna, prawda? No to wówczas te tak naprawdę objawienia będą w jakimś tam stopniu, szczerze mówiąc, odrzucone. Tak to trzeba by powiedzieć. Tak mniej więcej kongregacja te rzeczy określiła w 1978 roku i takie przyjęła za prawdziwe, że według tych toków, tych kryteriów pozytywnych i kryteriów negatywnych należałoby tak naprawdę podążać przy zastanawianiu się nad prawdziwością objawień.
Objawienia są dla Kościoła problematyczne, ale i ważne, ponieważ ściągają ludzi i są w stanie nieco ożywić religijność, działają jako taki nawóz trochę na procesy religijne. Popatrzmy, ile ludzi rocznie zjeżdża do Fatimy, do innych sanktuariów. Także ten cały ruch, który towarzyszy wizjonerom, często nie jest po prostu przez Kościół jednoznacznie potępiany, nawet jeżeli ten wizjoner jest człowiekiem problematycznym. Zobaczcie, że czasami jest tak, że księża się włączają w działalność kontrowersyjnych wizjonerów. Pierwszy z brzegu przypadek, najnowszy, Gisela Cardia z Trevignano Romano, która rzekomo przewidziała pandemię, a której się Matka Boska ukazuje regularnie. Ona prowadzi z tego bloga, ale ona krytykuje Kościół i to krytykuje bardzo mocno. Mówi o upadku Watykanu. Powiedziałeś przed chwilą, że jest taki wymóg, żeby jednak być posłusznym władzy kościelnej. No tutaj chciałbym podać Ci bardzo prosty przykład. Ja już nadmieniłem jedną rzecz, że ja jestem z Płocka i w Płocku były objawienia, wprawdzie nie Maryjne, ale świętej Faustyny, siostry świętej Faustyny Jezus się ukazał. Tak, tylko to miejsce, gdzie ukazał się Jezus Chrystus siostrze Faustynie, jest na Starówce. Żebym nie okłamał, 200 metrów dalej jest kwestia, że jest kościół świętego Jana Chrzciciela, to jest kościół seminaryjny. Tam były identyczne toczka w toczkę objawienia, prawda, które się ukazały Mateczce Kozłowskiej, czyli twórczyni Maria Witów. Te kobiety nie miały prawa się spotkać. Różnica między tymi dwoma objawieniami była czasowo tak duża, że one nie miały prawa się spotkać. Natomiast dlaczego objawienia siostry Faustyny zostały uznane przez Kościół, a Mateczki Kozłowskiej nie? Ale była bardzo prosta sprawa. Jedna miała spowiednika i druga miała spowiednika. Spowiednikiem Faustyny był Sopoćko i on jej powiedział, weź siedź cicho i się nie odzywaj. Jeśli to jest prawda, to Kościół sam dojrzeje do tego, że będzie taka sytuacja, że to przyjmie. No i Faustyna tak też zrobiła ogólnie, prawda? Się zbyt nie wychylała i tutaj była ta kwestia pokory. Natomiast jak wyglądała sprawa w przypadku Mateczki Kozłowskiej? Otóż, kiedy ona powiedziała, że ma te objawienia, no to musiał się zebrać grono biskupów. Zebrało się wówczas trzech biskupów. Zebrał się biskup płocki, biskup łódzki i biskup włocławski. I oni powiedzieli, że to po prostu jest sytuacja, że te objawienia raczej nie są prawdziwe. No nie tych trzech biskupów tak to stwierdziło. No i ona powiedziała wtedy, że teraz mam nowe objawienie, tych trzech, którzy to powiedzieli, nie wyjdą z piekła. No to wiesz, jak już ona tak pojechała ostro, no to prawda była taka, że oni powiedzieli od razu jej, że no anatema sit, nie, i dziękujemy, że no niech będzie wyklęty i tyle po prostu. Więc tutaj właśnie ta kwestia też, to jest bardzo taka dyskusyjna kwestia, bo widzisz, podobna sytuacja ma miejsce na przykład z objawieniami w Medjugorje. Na temat objawień w Medjugorje hierarchia kościelna się nie wzięła i absolutnie nie wypowiedziała. Dlaczego? Dlatego, że wypowiada się wtedy, jak objawienia się skończą. One trwają, prawda? One trwają. Objawienia w Medjugorje trwają. Co więcej, Watykan wydał decyzję, żeby nie podburzać tego i nie nagłaśniać tego, jeżeli one są prawdziwe, a tymczasem sytuacja jest taka, że i księża walą, i pielgrzymki robią, i wszystko, i dodatkowo istnieje pewna grupa społeczna, która na pewno na tego typu rzeczach będzie sobie robiła interes, no bo wiemy doskonale, że no nie wiem, weźmiemy La Salette, weźmiemy Lourdes, czy jakieś inne miejsca kultu, gdzie masa pielgrzymów zjeżdża, no to tam to też są takie centra, gdzie oprócz kwestii związanych z modlitwą, no też istnieje duży biznes, tak to nazwijmy. Więc wiesz, tutaj ciężko się wypowiadać na temat właśnie tego, że niektórzy księża też idą w kierunku właśnie pomimo negowania załóżmy pewnych rzeczy, oni popierają jakieś tam objawienia. Istota sprawy polega na tym, że ogólnie, tak jak powiedziałem, w przypadku relikwii czy w przypadku na przykład objawień nie ma konieczności wierzenia w to, nie ma konieczności. To, czy ktoś będzie patrzył i nawet nie muszę koniecznie wierzyć, mogę pojechać do Medjugorje i sobie patrzeć okiem sceptyka, to nie ma sprawy. Gorzej będzie, jeżeli podczas tych objawień wyjdzie coś, na przykład, co jest sprzeczne z nauczaniem Kościoła, nazwijmy to, a dany ksiądz czy ktoś będzie brał i to nagłaśniał i będzie to powtarzał, nie? No to wtedy wiadomo, jeżeli będzie teorie głosił sprzeczne z nauczaniem Kościoła, zwłaszcza z dogmatami, no to automatycznie będzie ekskomunikowany, prawda, albo będzie popadał w herezję. Jeżeli chodzi o Medjugorje, to tam zaraz jeszcze przejdziemy, bo tam padły różnego rodzaju cytaty i słowa z ust gospy, jak się nazywa tamtejszą Matkę Boską, które mają stać w opozycji do nauki Kościoła. Ale słuchaj, często się mówi tak, że te objawienia no, nie są prawdziwe, są odrzucane. Kto się może podszywać pod Matkę Boską podczas objawień i po co? Co sądzisz w ogóle o tej hipotezie,
że niektóre z objawień, przynajmniej niektóre, to źle zinterpretowane bliskie spotkania z przedstawicielami innej inteligencji. I słuchaj, jeszcze takie dodatkowe pytanie. Dlaczego często nazywa się szatana panem tego świata? No, najpierw może pierwsza część. Kto się może podszywać? No przede wszystkim może podszywać się szatan. No to coś powiedziałem. Święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan mówi wyraźnie, że szatan może przybierać najrozmaitsze postacie albo wizerunki postaci, żeby zmylić człowieka, bo jest panem tego świata, jest panem kłamstwa, tak? Ogólnie. Dlaczego jest panem tego świata? Dlatego, że mówi się najczęściej z tej perspektywy, że jak zajrzymy sobie do Ewangelii, to Jezusowi zadano pytanie, czy ty jesteś królem, tak? Tak, ale nie jestem z tego świata. Więc skoro on nie jest z tego świata, skoro Jezus Chrystus nie jest z tego świata, to kto jest z tego świata? No to na zasadzie kontrastu powiedziano, że panem tego świata jest właśnie szatan, który w zasadzie hołduje temu, co w tym świecie zyskuje karierę i władzę, czyli pieniądz, czyli nie wiem, seksualność, czyli te rzeczy, które rządzą, królują tutaj w tym świecie, no jemu się tak w zasadzie podobają, prawda? Natomiast teraz wracając, ta pierwsza kwestia odnośnie spotkań z istotami innej inteligencji. Wiesz, powiem ci tak uczciwie, tutaj trzeba by zdefiniować przede wszystkim pewną rzecz, a sami doskonale wiemy i ty i ja, że bardzo ciężko jest zdefiniować pojęcie UFO. Co to jest UFO? Co to jest zjawisko nadprzyrodzone? No jeżeli powiemy zjawisko nadprzyrodzone, no to ci powiem, że każde objawienie jest zjawiskiem nadprzyrodzonym, bo nie jest normalnym. Jest czymś nie z tego świata, czymś ciężkim do jakiegoś określenia. Natomiast ciężko jest stwierdzić, co to jest UFO, bo pod pojęciem UFO kryje się wiele rzeczy. Ktoś może myśleć, że pod pojęciem UFO będzie krył się statek kosmiczny, ktoś inny powie, kurczę, nie wiem, cud wirującego słońca, ktoś jeszcze inny powie, no nie wiem, ufolutki chodzą na przykład, no ktoś jeszcze inny powie, że przykładowo tym UFO jest coś, co jest w ogóle kompletnie niewytłumaczalne, tak? No tak, ale wiesz, jeżeli chodzi o ten wątek ufologiczny, to gdzieś tam w latach 60., 70. popularność zaczęła zdobywać hipoteza mówiąca, że wiele objawień to właśnie nierozpoznane spotkania z UFO i przedstawicielami innej inteligencji. I tutaj kładziono nacisk na coś takiego, że wiesz, i objawienia, i niektóre manifestacje ufologiczne, chociaż nie wiemy, czy one są czymś, co przybywa z innej planety, czy z innego wymiaru, są po prostu podobne, mają wspólne cechy. Pisał o tym m.in. dr Jacques Vallée, Phoebe Gobie, książka o objawieniach, która została wydana w Polsce, napisał nawet Denikin. Mhm. Na co zwracano uwagę? Na podobieństwo niektórych cech. Bo tu nie chodzi o objawienia prywatne w większości, tylko te grupowe. I na przykład okazywało się, że osoby, które przeżyły bliskie spotkanie, mogły sobie je zinterpretować przez pryzmat religijny. Mhm. Widziały dziwną postać, widziały jakieś światła, doszło do zmienionego stanu świadomości, miały jakieś tam przekazy. Na przykład. Mhm. Czasami, kiedy sobie analizujemy te objawienia, ich relacje o nich w sumie, to okazuje się, że wyglądały one niczym hologramy. Wręcz szokowały, chociaż miały taki wyraźny religijny wątek, to właśnie się pojawiały w nich błędy, manipulacje. I to sugerowało, że one nie miały charakteru stricte religijnego, że to było coś, co jest łatwiej przypisać manifestacji ufologicznej, bo wiemy, że w przypadku wielu bliskich spotkań także niektórych tych bardzo znanych dochodziło do przekazywania objawień. Czyli często modus operandi jest ten sam, tylko różni się interpretacja. Stąd też taka pokrewna hipoteza, że objawienia maryjne to nie tylko źle interpretowane spotkania z UFO albo błędnie interpretowane spotkania z UFO, ale raczej sposób, w jaki inna inteligencja porozumiewa się z ludźmi. Czyli wiesz, jest inteligencja z innego wymiaru, z innej planety, oni się nie mogą z nami porozumieć bezpośrednio. Oni mają rozciągnięty na bardzo, bardzo długi okres proces kontaktu. Jednym z elementów tego procesu kontaktu jest mówienie do ludzkości językiem symboli, które ludzkość rozumie. I pojawia się wtedy określony przekaz i w tej szkole myślenia o objawieniach jako zjawisku kontaktu z inną inteligencją podkreślane jest nie samo to, że to są, wiesz, po prostu goście z innych rzeczywistości czy z innych planet, ale to, że jest to element kontaktu, że oni do nas mówią, chcą coś przekazać, nie mogą przekazać tego wprost, ale wiedzą, że kiedy się przebiorą w te ciuszki religijne, wtedy ten przekaz zostanie nagłośniony. Tak mogło być w Karabandal, tak mogło być w Medjugorje, czyli obcy
kimkolwiek są, mogą dokonywać pewnego rodzaju mimikry, mogą udawać tą Matkę Boską. I im chodzi nie tyle o jakieś tam, wiesz, indoktrynacje religijne, co o pewien przekaz, bo no właśnie, jak to jest z tymi przekazami? Tylko wiesz, aha, ja ci powiem tak, uczciwie, czyli ja wnioskuję, że im by chodziło tylko o to, żeby zabłysnąć, bo tak to nikt by ich nie usłyszał, ich nie zobaczył. Możemy sobie zadać pytanie, czy tak potężna inteligencja potrzebuje swoich 5 minut, żeby zabłysnąć, to jest raz. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, widzisz, błąd logiczny w tym polega na jednej rzeczy. Ponieważ nie ma absolutnie żadnych twardych dowodów na to, że UFO istnieje, są co najwyżej dowody na to, że załóżmy są dziwne zjawiska, ale nie ma jako takich dowodów. I błąd logiczny polega na tym, że w przypadku posiadania dowodów supozycyjnych dajemy werdykt asertywny, nie? Czyli tak jak to w misiu było, nie w misiu, a może w misiu, nie pamiętam, wtedy zaczynamy od, ja bym to dawał od razu od GIS, nie? W miejsce słów być może dajemy z pewnością, nie? Czyli być może coś było, a my będziemy już robili narrację, że to... Nie jesteśmy w stanie do końca zdefiniować, czym jest UFO, jak jest UFO, przykładowo. Nie jesteśmy w stanie ogólnie ubrać tego w jakieś ramy, bo to są dopiero pewne rzeczy, które badamy, tak to nazwijmy. Ale już asertywnie będziemy stwierdzać, że tak, skoro tutaj gdzieś, nie wiem, panowi Zenonowi pojawiło się wirujące słońce przykładowo, a tu w Fatimie też było wirujące słońce, no to na bank to było UFO, nie? Też wiesz, mi się wydaje coś takiego, że każdy widzi to, co chce widzieć, nie? Mhm. Każdy widzi to, co chce widzieć. Jeżeli będzie ktoś, kto będzie osobą wierzącą i będzie patrzył przez ten pryzmat i będzie się dużo, dużo, dużo modlił i kurczę, no, nie wiem, złamał nogę i ta noga mu się zrosła, tak, przykładowo, to powie, o kurczę, dziękuję ci, modliłem i tak dalej, nie? A jak przyjdzie osoba, która nie ma nic wspólnego z wiarą, przykładowo, albo ogólnie patrzy kompletnie innymi kryteriami, załóżmy, nie? Tylko będzie, już nie będę mówił na temat pewnych postaci, które bardzo nagłaśniają te tematy z tym związane, no to wiesz, no firanka ci się przesłoni, powiesz, o kurde, UFO zajrzało, nie? To fakt, bo to może koniec końców być tak, że to nie jest ani ta strona, tylko zupełnie ktoś inny. No oczywiście. Natomiast wiesz, ja zwracam uwagę na fakt, że rzeczywiście i bliskie spotkania, i objawienia wykazują pewne podobne cechy. Mamy te świetliste postaci, w ogóle bardzo często zauważ jest tak, że Matka Boska, czy ta postać, ona stoi na kuli. Stoi na kuli albo się manifestuje na tle drzewa. Ale powiedz mi, jak to jest z tymi przekazami w objawieniach? Czy one dawniej też się pojawiały? To znaczy tak, no się przekazy pojawiały, tylko tak jak przede wszystkim mówię w tych kwestiach historycznych, bo te objawienia maryjne, ja mówię, Maryja jakoś podążała za duchem czasu, tak to nazwijmy, bo była taka epoka, gdzie byli na samym początku, nie były to objawienia, tylko byli widzący Maryję, prawda? Bo w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa była sytuacja, że były pewne osoby, które były mistykami, no i tak w okolicach XVI wieku, jak badamy te maryjne objawienia, to Maryja wybierała sobie tak jakby przekazicieli, tylko co niektórym się pokazywała, prawda? Tylko wybranym się pokazywało. Oczywiście później, jak to miało miejsce w tej dzielnicy Kairu, prawda? W 1968 roku Matka Boża stała się realnie widzialna dla nie tylko nawet wierzących, ale można by powiedzieć w cudzysłowie niewierzących albo wierzących inaczej, no bo i dla chrześcijan i dla muzułmanów była widoczna. Więc tak wyglądała kwestia tych widzących Maryję. Co więcej, bardzo ciekawą sprawą jest jeszcze to, te objawienia, gdzie są bardzo popularne, tak to nazwijmy, ogólnie rzecz biorąc, że najwięcej tych przekazów o tych objawieniach maryjnych w ogóle pochodzi z Włoch, bo we Włoszech podobno ogólnie było około 200 objawień, nieco mniej tych objawień było na terenie Francji czy też Niemiec. W ogóle w Polsce ogólnie było około 30 takich objawień. Bardzo fajny rozmowę miałem z Damianem Trellą między innymi właśnie na temat objawień maryjnych. On też podawał takie przypadki, o których nawet ja nie wiedziałem, na temat objawień maryjnych. No i oczywiście jest kwestia tego typu, że załóżmy, żeby było ciekawiej, no w sumie, żeby było też ciekawiej, że te objawienia maryjne ogólnie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa to były w basenie Morza Śródziemnego, no ale gdzie miały być, prawda, jeżeli chrześcijaństwo też było tylko w basenie Morza Śródziemnego, nie? A nawet gdyby to objawienie było, nie wiem, u Germanów, załóżmy, w tamtym czasie, to wątpliwe, że któryś z papieży by to uznał wtedy, w tamtych czasach.
No i trzecia sprawa, to bo jedna rzecz to jest kwestia tych widzących Maryję, druga to miejsca, gdzie Maryja się ogólnie pojawiała, a trzecie to w ogóle jaki był wygląd tej Maryi, prawda? No bo teraz na przykład, tak jak ty mówisz, weźmy Kibechot i pojawia się Matka Boska, która jest czarna, no ale weźmy objawienie w Akicie. Niekiedy była sytuacja, że w ogóle Maryja się, dajmy na to, nie objawiała, tylko posługiwała się jakimiś, nie wiem, wizerunkami, rzeźbami, obrazami, niektóre rzeźby, co o czym kiedyś rozmawialiśmy też, płaczą, krwawią, czasem w ogóle świadkowie słyszą pewne głosy z różnych rzeźb i co więcej, w każdej z tych wizji ta postać Matki Bożej jest kompletnie inaczej na przykład opisywana. Także to też jest ciekawe. Ciekawe jest też to, zastanawiające jest dla mnie też to ogólnie, zastanawiające i nie zastanawiające, ale zobacz. Matka Boska gdziekolwiek się nie pojawi, to mówi językami, nawet mówi dialektami, nie tylko językami literackimi. Matka Boska mówi w niektórych objawieniach dialektami, trafia do tej pewnej grupy społecznej, która mówi tylko dialektem. Matka Boska miała różne kolory skóry, rozmaite uczesania włosów, to też jest bardzo ciekawe. Widzący odbierają zawsze Matkę Boską jako niezwykle piękną, promieniującą światłością kobietę. Dlaczego powiedziałem, że jest to dla mnie takie dziwne? Zwróć uwagę, że jeśli masz egzorcyzmy na przykład, to szatan niezależnie w którym miejscu na świecie się pojawi, to też mówi bardzo genialnie każdym językiem, nie? Tak samo jak i osoby, które, tak to powiem w cudzysłowie, z innego wymiaru będą przychodziły, to muszą niesamowicie genialne być, żeby akurat te pewne rzeczy przekraczać, te bariery, nawet chociażby te bariery językowe przekraczać. No właśnie, ale to często jest tak, że ten przekaz jest bardzo niejednorodny, on jest taki urwany w połowie. Czasami objawienia, tak jak w Fatimie, wyglądają trochę jak hologramy. Wspomniałem, że ta Maryja często stoi na kuli, często się pojawia nad dębem, nad drzewem. Często bywały to dęby, tak jak w Fatimie. W Fatimie mieliśmy do czynienia z tymi latającymi kulami. Mhm. Bardzo często mieliśmy relacje o brzęczeniu, dziwnym dźwięku. I gdyby tak spojrzeć na każde objawienie, te, które zostało udokumentowane w jakiś sposób dający się ująć w zwięzłe ramy, no to są te objawienia dwudziestowieczne, czyli Kibeho, Medjugorje, Heroldsbach i tak dalej, to tam widzimy, po pierwsze, że jest to dziwne, że ta manifestacja jest dziwna, bo jeżeli ktoś, powiedzmy, z Nibian chciałby się pokazać, to użyłby jakichś innych środków przekazu. Zaraz powiem, o co mi chodzi. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że ta inteligencja, która stoi za objawieniami, która bywa interpretowana jako no, Matka Boska, tam Jezus i tak dalej, to ta inteligencja w ogóle ludzi nie rozumie. Nie przyszło ci do głowy, że no przecież gdyby, no wiesz, nie chcę nikogo obrazić, ale Kościół uważa, że Matka Boska powinna się zachowywać w sposób w miarę racjonalny, czyli że te jej przekazy nie powinny być w żaden sposób sprzeczne z nauką Kościoła. No co załóżmy by było, gdyby na przykład Matka Boska pojawiła się jako hipiska, nie? Na przykład. No, rozumiesz, bo widzisz, to też jest taka sytuacja. Są pewne kryteria przyjęte przez Watykan, tak? I one funkcjonują. I teraz według tych kryteriów Watykan bierze i załóżmy rozstrzyga pewne rzeczy. Jeżeli coś nie jest po tej myśli, to te objawienia nie zostaną przykładowo zaakceptowane przez Watykan, nie? No tak, ale zobacz, bo ja tutaj tak nam trochę wyszło, że ja mówię, że Matka Boska się pojawia jako hipiska. Nie. Chodzi mi o to, że wiesz, Kościół mówi tak, że no tak, ona się musi zachowywać w taki sposób racjonalny, jak my chcemy, żeby nie było sprzeczności. Ale kiedy się pojawi jakieś objawienie, kiedy zaczniemy je analizować, to się okaże, że w sumie to żadne nie spełnia norm. Niektóre tak, ale tylko dlatego, że były dobrymi reklamami Kościoła. Fatima, Medjugorje jeszcze nie, ale o tym sobie za chwilę powiemy. Zobacz, każda Matka Boska wygląda inaczej, każda się opisuje inaczej. To wszystko wygląda albo jak wielkie zwiedzenie, albo jak kontakt z inteligencją, która nas nie rozumie, ale próbuje do nas mówić swoim językiem, znaczy naszym językiem i w swój sposób. No bo zobacz, przecież gdyby to była Matka Boska, to powinna się... Przepraszam, no znowu pewnie ktoś może powiedzieć, że ja strasznie upraszczam, ale według stanowiska Kościoła ona się powinna zorientować, że jednak mówi do ludzi językiem zbyt zawiłym, symbolicznym, niezrozumiałym, więc powinien się pojawić finalny dowód i jakieś takie proste objawienie, gdzie to wszystko nie będzie takie spekulatywne. A tymczasem objawienia są zupełnie inne, są egzotyczne. To jest wysoka dziwność, tylko w wydaniu religijnym. I wiesz, o to mi chodzi, że za tym może stać jakaś inteligencja zupełnie inna, bo nie musimy tutaj od razu przyjmować, że to są kosmici,
to może być ktoś. I ten ktoś wybiera sobie grupę ludzi i wiesz, to jest eksperyment społeczny. Na przykład zaszczepia jakieś wierzenia. Ale co mnie interesuje, szczególnie w tych objawieniach grupowych, to fakt, że tam często padają, wiesz, ostrzeżenia. I tak jak możemy sobie dużo o Kibeho powiedzieć, że to była masowa histeria i tak dalej, ale co się stało? Potem w tej samej miejscowości, w czasie wojny domowej w Rwandzie, mieliśmy masakrę. Zginęła nawet jedna z wizjonerek. Czyli ostrzeżenie, jakby nie było, no miało sens. W Fatimie było troszeczkę inaczej. O Fatimę cię jeszcze za chwilę zapytam. Ale wrócę może do sedna. Dlaczego te objawienia są tak skomplikowane? Dlaczego ten przekaz nigdy nie jest prosty, nie jest taki, jak wymaga Kościół? Dlaczego on wymaga interpretacji, naprostowania? I teraz ważne pytanie. Czy z punktu widzenia dogmatyki i dogmatyka jakiekolwiek z objawień wytrzymuje taką silną krytykę? To znaczy, powiem ci tak, no ja nie uważam, żeby objawienia były bardzo skomplikowane, bo im bardziej skomplikowane objawienie jest, bardziej filozoficzne, tak to nazwijmy, tym mniejsze prawdopodobieństwo będzie, że ono zostanie zaakceptowane przez Kościół. Z natury rzeczy Matka Boska w tych wszystkich objawieniach, które się pojawiały, ona mówi według jednego schematu. Módlcie się, ewentualnie jest kwestia odmawiajcie różaniec. Oczywiście była pewna seria, nazwijmy to objawień takich, bo czym są objawienia? Niektórzy teologowie twierdzą, że to jest taki budzik, taki alarm, że coś się źle dzieje, przykładowo, i w związku z tym pojawia się objawienie, najczęściej objawienie maryjne, i wtedy jest to objawienie właśnie w tej postaci, że albo za chwilę będzie jakaś wojna, ale z natury rzeczy Matka Boska, ja raczej nie spotkałem się z tym, żeby podczas tych objawień filozofowała, tak? Może powiedzieć, że coś tam się wydarzy, takiego czy złego, ale ogólnie, no, raczej mówię, ja nie spotkałem się. Nawet jeżeli weźmiemy objawienia fatimskie, tak? I weźmiemy kwestie, które będą mówiły o kwestiach dotyczących, załóżmy, wybuchu wojny, czy ta pierwsza tajemnica fatimska, czy ta druga tajemnica fatimska, która tam mówiła, że oczywiście tam nie do końca się to wszystko sprawdziło, w sensie tak dokładnie toćka w toćkę, tak? Bo oczywiście tam niby miała się pierwsza wojna światowa według tej tajemnicy fatimskiej skończyć w 1917 roku, no skończyła się później. Później była sytuacja, że Pius XI miał być świadkiem II wojny światowej, no akurat Pius XI zmarł również w 1939, ale przed wybuchem II wojny światowej, Pius XII był już wybrany. I to niewielkie są tam różnice, szczegóły, prawda? No ale niedokładnie toczka w toczkę to pasowało w tym objawieniu, załóżmy, maryjnym z Fatimy. Natomiast raczej one nie są jakieś takie filozoficzne w mojej ocenie. Wiesz, co jest różnie, na przykład, ale o tym jeszcze za chwilę powiemy. W przypadku Medjugorje było tak, że tam padały takie informacje podające w wątpliwość zmartwychwstanie ciała, ale o tym za chwilę powiemy, bo pozostańmy przy tej Fatimie. Jak powiedziałem, jedna z możliwości alternatywnych mówi, że objawienia to jakieś tam kontakty z inną inteligencją o charakterze niekoniecznie kosmicznym, czyli z innej planety, ale na przykład, nie wiem, z innego wymiaru, tak? Mhm. Oni nie mogą się nam pokazać, nie mogą z nami rozmawiać, nie są w stanie tu przenieść swojej świadomości, swojej materii, ale mogą nam przesłać wiadomości. Mogą się porozumieć nie fizycznie, lecz w sposób mentalny. Mogą przekazać pewne dane, ale nie wprost, bo nas nie rozumieją i dlatego te objawienia mają taki dwuznaczny, powiedziałbym psychodeliczny nawet czasami charakter. Inna możliwość mówi, że obcy po prostu w ten sposób jakoś sondują, badają ludzkość i tak dalej, i tak dalej. Mówią do nas językiem symboli, bo uważają, że jesteśmy za głupi na bezpośredni kontakt z nimi. Ale ten ufologiczny wątek jest najbardziej widoczny w Fatimie właśnie. Jest to najbardziej znane objawienie chyba, tak sobie myślę, które przyciąga rocznie dziesiątki tysięcy, jeżeli nie setki tysięcy wiernych. Jest to też objawienie kontrowersyjne. Pojawiło się wiele teorii spiskowych w ogóle związanych z Fatimą, od istnienia czwartej tajemnicy fatimskiej po podmianę siostry Łucji na inną osobę, Łucji dos Santos, dusz Santos, jak niektórzy mówią. Tak, pojawiały się zdjęcia, że to dwie totalnie różne osoby. Ja powiem tak. Jak ty na to patrzysz w ogóle, na te teorie związane z Fatimą, bo to nagle jest takie wszystko... Powiem ci tak, ten fenomen Fatimy polega między innymi na czymś takim, że przez niemal 10 minut ten cały fenomen obserwowało 70 tysięcy osób. Ja dotarłem do relacji jednego ze świadków tego objawienia, on pisał coś takiego, że, ja tu cytuję, słońce przebiło się przez gęstą warstwę chmur, świeciło mocno i intensywnie. Zwróciłem wzrok w kierunku punktu, który przyciągnął niczym magnes, uwagę wszystkich zgromadzonych i zauważyłem,
że słońce przypominało dysk o bardzo żywiołowych brzegach, lśniący, ale nie szkodzący oczom. Tylko tyle, że nie wszyscy, to jest jego osobiste stwierdzenie, nie wszyscy tak to, nazwijmy to, odebrali, bo dla jednych było to jakieś takie roztańczone słońce, dla innych była to jakaś tam kula ognia, jak sprawdzano, i jeszcze też w ogóle znaleźli się tacy, którzy dostrzegali gdzieś tam na niebie jakiś metaliczny dysk, no nie? Tak naprawdę, po pierwsze, to eksperci są zgodni, to co się pojawiło, to mogło nie być słońce, tak? To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nigdzie indziej, poza Fatimą, jeśli mówię o cudach, prawda, takiego cudu nie odnaleziono, nie dostrzeżono. Jeśli to znaczy, powiem ci tak, był cud słońca w Kibeho, tylko on był dużo mniej spektakularny. I był ponoć cud słońca w Heroldsbach, z tego co pamiętam, ale to mogły być kalki, tak naprawdę. Bo nie jest wielką rzeczą. No rzecz polega na innej sprawie, bo zwróćmy uwagę na to, że czy to słońce było w Portugalii, czy nad Francją, czy nad Wielką Brytanią, to jest to jedno i to samo słońce. Więc jest to jedno i to samo ciało niebieskie, więc pozostaje pytanie, na co tak naprawdę patrzono. Oczywiście później wielu wielbicieli, bym to powiedział, albo badaczy UFO, stwierdziło, że ten metaliczny dysk tak naprawdę, no to może, że to jest kwestia jakichś latających spotków, no ale to najbardziej zaczęło docierać w latach 40. czy 50. do niektórych osób i wtedy zaczęto mówić na temat odwiedzin, świadków jakiejś tam pozaziemskiej, ewentualnie cywilizacji, więc te szare dyski, które gdzieś tam po niebie się poruszają z jakąś olbrzymią prędkością, to często emitują jakieś takie światło, jakiś można by powiedzieć dźwięk, który jest porównywalny do takiego brzęczenia pszczół, prawda, który również był w tej bardzo słyszalny w Fatimie. Oczywiście to są takie tylko przemyślenia luźne. Oczywiście była taka postać jak dr Joe Nickel, to był taki amerykański folklorysta, też tropiciel fałszywych zjawisk paranormalnych i on uważał, że w ogóle ta cała sytuacja to mógł być jakiś efekt masowej histerii o podłożu religijnym, który został wywołany tak naprawdę oczekiwaniem na jakiś znak z niebios i przede wszystkim takim długotrwałym wpatrywaniem się w te rozświetlone chmury. Ponieważ jak 70 tysięcy osób patrzy w jedno miejsce, w te chmury, cały czas patrzą, oczy się męczą, prawda, to może nastąpić takie wrażenie jak w przypadku, nie wiem, Fata Morgany albo coś, że nagle ktoś stwierdzi, że coś się porusza albo że kolory się zmieniają. Sam fakt, że ci poszczególni świadkowie, nie wszyscy widzieli to samo, różni świadkowie widzieli różne rzeczy, widzieli odmienne rzeczy, to też można by domniemywać tak naprawdę, że te rzeczy mogły się wydarzyć w ich umysłach pod wpływem jakiejś, nie wiem, silnej sugestii, ale to jest też taka, powiem, jedna z hipotez, która króluje i dla niektórych jest ona równie prawdopodobna, a dla innych jest nieprawdopodobna, tylko będą uważali, że to był na pewno na 100% jakiś boski znak. Tutaj trzeba by się zastanowić po prostu nad tą kwestią, co to tak naprawdę było, bo przecież Słońce jest również ciałem niebieskim i czy ono jest nad Wielką Brytanią, czy nad Portugalią, czy nad Polską, to ludzie na tym świecie widzą, więc dlaczego tylko to Słońce wirujące widziano w Portugalii nad Fatimą? No powiem ci, że akurat jeżeli chodzi o cud Słońca, to tam się wtedy zgromadziło wiele osób, które były też niewierzące, były sceptykami i oni widzieli to zjawisko. Mhm. Ciekawe relacje zebrano z miejscowości z okolic Fatimy, no bo skoro wiesz, to byłoby słońce jako gwiazda, to powinno się poruszać wszędzie. No właśnie o to mi chodzi. Okazuje się, że nie. I w ogóle Fatima to jest bardzo ciekawa sprawa z tego powodu, że tam jest bardzo dużo materiałów źródłowych. Nie tylko od wizjonerów, nie tylko od księży, ale też od ludzi, którzy się tym interesowali. Nie wiem, czy wiesz, ale w ogóle Fatima jako objawienie zostało zapowiedziane grupom ezoteryków, okultystów, jakby niektórzy powiedzieli, zapowiedziane, ogłoszone w prasie. Ono było ogłoszone w prasie i co więcej, była kwestia, że ta prasa zachęcała, słuchajcie, przyjdźcie tego 13, tak, bo matka... Powiem ci, że to jedno, ale ono zostało ogłoszone w prasie na długo przed tym, nim wystąpiło. Było powiedziane, że szykowana jest manifestacja gwiazdy zarannej, i że grupa spirytystów otrzymała taki przekaz. I nagle trach pokazuje się Fatima, ale trzeba by wiedzieć o jednej rzeczy, że oprócz Fatimy było bardzo dużo objawień w tamtym rejonie. W tamtym rejonie Półwyspu Iberyjskiego, w ogóle Europy. Francja, Hiszpania, Portugalia.
oficjalny kościelny obraz Fatimy nie przypomina tego, co się tam naprawdę wydarzyło. I wiemy to nie tylko z zapisów duchownych, którzy tam na miejscu byli. Profesor Fernandez, o którym wielokrotnie wspominam, i Fina Darmada napisali na ten temat książki, próbowali doszukiwać się podobieństw między objawieniami maryjnymi, tym, co się wydarzyło w Fatimie, a zjawiskiem UFO. Dokumentowali te wszystkie anomalie, które miały miejsce, znaleźli relacje czwartej świadek, Karoliny Carreiry. No ale o Fatimie sobie tam jeszcze kiedyś powiemy. Wiesz, najbardziej mnie ciekawi właśnie cud słońca. Wiele autorów uznaje, że to jest manifestacja UFO, czyli słońce sobie było za chmurami tamtego dnia, bo wtedy padało, a UFO było swoją drogą. Natomiast, tak jak powiedziałeś, każdy w sumie widział co innego. Dla jednych tańczące słońce było statkiem kosmicznym, dla innych jakąś tam anomalią, czy też iluzją. Ale wiesz, ja kiedyś wysunąłem taką koncepcję w swoich publikacjach, że tak, bo ty na początku powiedziałeś, że zdarzenia w Fatimie, objawienie w Fatimie było nagle widoczne dla 70 tysięcy osób jako dowód. I może właśnie o to chodziło, że to był dowód. Nagle oni wszyscy zostali odbiorcami tego hologramu, nie tylko trzej pastuszkowie, w sumie czterej, ale nie tylko trzej pastuszkowie, tylko nagle ta cała grupa była odbiorcami tego hologramu i oni zobaczyli coś, co było, tylko że każdy odebrał to inaczej. Często tak też jest w zjawisku UFO. Ale wiesz, my sobie do Fatimy wrócimy, dlatego że materiał źródłowy jest bogaty i będziemy mieli o czym mówić. Zapytam cię wtedy o parę spraw związanych chociażby z Janem Pawłem II, z tajemnicami fatimskimi, z siostrą Łucją, ale dzisiaj nie pora na to, bo mamy jeszcze parę rzeczy do przetrzepania. Dużo bardziej kontrowersyjne, ale i podobne do tego, co się działo w Fatimie, jest w sumie, bo to się dzieje cały czas, to, co ma miejsce w Medjugorju. W roku 2017 biskup Mostaru, Radko Perić, nazwał wydarzenia tamtejsze objawieniami szatańskimi. Nie dziwi cię to, że papież Franciszek patrzy na wydarzenia z Bośni i Hercegowiny w sposób bezkrytyczny? On w sumie chyba jest jednym z propagatorów zaakceptowania. Ja ci powiem tak bardzo dobrze jedną rzecz, że rozmawiamy. Przy naszej ostatniej rozmowie, a to ja powiedziałem, że w dwie minuty albo w minutę jestem w stanie udowodnić, że papież Franciszek sam na siebie nałożył ekskomunikę. To jest tego typu ogólna sytuacja i ja ci powiem tak, akurat dzisiaj mamy, który? 18, nie, 19, tak? 19 grudnia, tak? Tak, tak, bo nagrywamy wcześniej, mamy dzisiaj 19. No, więc dzisiaj mamy 19 grudnia, no i bez najmniejszego problemu zerknijmy sobie, to się wczoraj wydarzyło w Watykanie, tak? Otóż papież Franciszek to naprawdę bierze, odwala numery, które coraz bardziej idą w kierunku herezji, no bo na przykład 18 grudnia deklaracja Dykasterii Nauki Wiary wydała, znaczy Dykasteria Nauki Wiary wydała taką deklarację, która się nazywa Piducia Supplicans, prawda? To jest taka deklaracja dotycząca błogosławieństw małżeńskich. No i między innymi papież Franciszek potwierdził w tej deklaracji, że można błogosławić małżeństwa parom homoseksualnym, nie? Także wiesz, także to, na co pan Franciszek, który nie lubi, jak się go nazywa papieżem, tylko on woli, jak się go nazywa biskupem Rzymu, na co on patrzy przychylnie, to ja ci powiem uczciwie, że nie tylko mnie dziwi jako dogmatyka, ale wiele osób przy zdrowych zmysłach. Natomiast ogólnie problem z Medjugorje polegał na tym, że tak jak już wspomniałeś, no były pewne objawienia, które były bardzo kontrowersyjne. Między innymi z ramienia polskiego arcybiskup Henryk Hozer, którego bardzo dobrze znałem i był moim przyjacielem, bo on był właśnie w Rwandzie misjonarzem. On najpierw był lekarzem, zanim stał się zakonnikem, skończył medycynę, był lekarzem i jako lekarz właśnie pojechał do Rwandy. On był świadkiem tej wojny w Rwandzie między Hutu a Tutsi. Potem za jego głowę, tak na marginesie, wyznaczono dosyć ciekawą nagrodę. On uciekł akurat z Rwandy, zjawił się na Watykanie. No i później, za czasów jeszcze Jana Pawła II, to jest długa historia, ale on miał być wysłannikiem z Polski, arcybiskup Henryk Hozer, do Medjugorje. I on miał stwierdzać, czy to jest faktycznie prawdziwe objawienie, czy nieprawdziwe. Koniec końców Watykan wydał decyzję odnośnie Medjugorje, żeby się po prostu wstrzymać w ogóle z promocją Medjugorje. A wiesz, tak jak mówię, no Franciszek, ja już nie chcę komentować te rzeczy, podałem temat deklaracji, pod którą on się podpisał, czy też jego nauczania, na przykład, które poruszaliśmy troszeczkę w naszej ostatniej rozmowie, no nie, więc
to, na co on patrzy przychylnie, to ja bym powiedział tak, jak papież Franciszek by mnie chwalił, to musiałbym sobie zrobić dobry rachunek sumienia, nie? Ale wiesz, nie wiem dokładnie, o co im tam chodziło, bo tam były dziwne zdarzenia w Medjugorje. Tam był też przydzielony taki, nie wiem, czy był przydzielony, no był tam taki ksiądz René Laurentin, który był bardzo żywym propagatorem tego objawienia, ale nagle biskup Perić, wcześniej biskup Andrea Gemma mówią, że tam się dzieje coś szatańskiego. Gemma mówi, że to jest szatan w przebraniu. Gospa, czyli Matka Boska z Medjugorja, staje się jednak popularna wśród pielgrzymów. Rocznie tam przybywa, zgodnie z szacunkami, nawet 2 miliony turystów, tych sakroturystów, w tym liczni z Polski. No wiesz, skąd zatem te wątpliwości? Bo my dzisiaj nie przeczepiemy ani Fatimy, ani Medjugorje dokładnie, ale chodzi o tą taką demonizację. Przede wszystkim, słuchaj Piotrze, przede wszystkim te zastrzeżenia Kościoła to budzi przede wszystkim, z tego co ja się orientuję, taka niespotykana dotąd długość trwania tych objawień, bo o ile w Fatimie, w La Salette, w Lourdes, czy w tych innych miejscach, Matka Boska była konkretna, ona ukazywała się zawsze bardzo krótki czas, przekazywała w miarę jasne, treściwe orędzia, to w Medjugorje ta sprawa ciągnie się praktycznie od 4 dekad. Ta zjawa w początkowym okresie miała ukazywać się wyłącznie do 3 lipca 1981 roku, o czym informowali widzący. Taki dostali po prostu wytyczne, że do tego dnia, do 3 lipca 1981 roku, te objawienia będą trwały i potem przestaną. Natomiast później to zostało zmienione, że będzie 10 tajemnic, potem kolejna wersja się pojawiła, która mówiła, że tam najpierw była 3, potem 6, to w ogóle, że oni mieli otrzymywać te objawienia i te wiadomości od Boga praktycznie aż do samej śmierci, aż wszyscy umrą. Potem od samego początku ci wizjonerzy zgodnie twierdzili, że Matka Boska lada dzień praktycznie da jakiś tam wielki znak, co praktycznie aż do dnia dzisiejszego nie nastąpiło. Ja nie kwestionuję, widzisz, że na początku ktoś tam gdzieś się pojawił. To tak samo jak z objawieniami w Oławie, które miały miejsce swego czasu. Czy też z objawieniami Josepha Smitha. Ja nie kwestionuję, że Smithowi też ktoś się pojawił. Tylko być może ktoś się pojawił raz, drugi, a ten ktoś, komu on się pojawił, zaczął nakręcać temat dalej, bo jest to po prostu absurdalnie niespotykane w całej historii Kościoła, żeby od 4 dekad jakieś objawienia trwały i wiesz. Co więcej, tam są inne problemy, no bo w ogóle ta treść tych objawień gospy zachęca praktycznie nawet do nieposłuszeństwa wobec Kościoła. Co więcej, wielu tam z opiekujących się tym miejscem, bo tam franciszkanie tym miejscem się opiekują, wielu z tych franciszkanów zostało suspendowanych albo w ogóle odeszło z zakonu, wstępowali we związki małżeńskie z byłymi zakonnicami, z którymi posiadają, załóżmy, dzieci. No i co więcej, ta gospa, czyli ta zjawa, nazwijmy to, potępiła również, tak na marginesie, ordynariusza miejsca, czyli biskupa Mostaru, Radko Pericia, no nie? No to też trudno się dziwić temu biskupowi Mostaru, że potem zaczął mówić, że to są objawienia, załóżmy, szatańskie, tak? Tutaj właśnie te przekazy, które zawierają teologiczne błędy, które przeczą oficjalnej doktrynie Kościoła, to powiedziałem na samym początku, że no, nauczanie nie może być sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Pozostawiają wiele do życzenia. No, do najbardziej takich spektakularnych te stwierdzeń tej gospy to należy między innymi takie: Maryja wstąpiła do nieba i dopiero tam umarła, co już jest w ogóle sprzeczne z mariologią kompletnie i z nauczaniem Kościoła. Co więcej, żeby było ciekawiej, no jedynie ta zjawa posiada jedynie tyle łaski, ile otrzyma dzięki modlitwom, tak? W ogóle Pismo Święte mówi o tym, że podczas w ogóle zwiastowania Archanioł Gabriel pozdrowił właśnie Maryję słowami łaski pełna, że ma pełnię łaski, tak? A nie tyle, ile się będą modlić, tyle będzie łaski, jak nie będą się modlić, nie będzie miała żadnej łaski. To też jest absurdalne, no nie? W tym, co ona mówi. Często w ogóle tam też padają takie sugestie, że Bóg i szatan są sobie równi, że są sobie braćmi. To co na przykład, załóżmy, Mormoni mówili, że Chrystus i Lucyfer to są bracia. W ogóle zjawa bardzo często, ta gospa bierze i często odwraca tak jakby uwagę wiernych od Jezusa i kieruje w sumie tą uwagę na siebie. Co ja też mówiłem na samym początku, że nie może być tam efektu wow. Nie może być coś takiego, że no to, co ja mówię, ludzie nie wiedzą, o czym jest mowa, ale kurna fajnie było, nie?
Co więcej, na przykład jeszcze, jakbyśmy się tak zaczęli nad tymi objawieniami zastanawiać, w tych proroctwach występuje też takie stwierdzenie, że Jan Paweł II jest ojcem wszystkich ludzi, niezależnie od ich religii. No, nie do końca tak to wygląda. Kolejną w ogóle dziwną sprawą w ogóle jest sugestia, że ta zjawa ma w ogóle postać materialną, natomiast widzący niejednokrotnie przytulali ją, całowali ją, dotykali ją. Co więcej, ta domniemana w ogóle Maryja objawia się również w nocy i jak twierdzą niektórzy tam, to właśnie jak ona się pojawia, to oni czują lęk, co było niespotykane, bo przy tych objawieniach maryjnych, niezależnie kiedy ona się pojawiała, to nikt nigdy nie czuł lęku, no nie? Była akurat najpierw pierwotnie tam niby, tam szóstka była, bo w Medjugorje była, przepraszam, w Fatimie była trójka, a w Medjugorje była szóstka tych osób, więc ta cała szóstka tych widzących praktycznie obecnie, bym powiedział, wiedzie takie beztroskie i dostatnie życie, co jest to jakoś takie, szczerze powiem, nietypowe, bo święta Bernadeta czy siostra Łucja, które miały objawienia, to po tych objawieniach spędziły całe życie gdzieś tam ukryte w klasztorze. Natomiast w przypadku Medjugorje ci wizjonerzy stali się po prostu celebrytami. Jeżdżą sobie po świecie, odbywają jakieś publiczne spotkania, tak? A w ogóle wycieczki do Medjugorje są jakimś takim, bym powiedział, hitem biur podróży. Więc te objawienia akurat pozostawiają wiele do życzenia, nie? Tak to powiem. I bardzo dziwne jest to, że akurat Franciszek jakoś bezkrytycznie leci za tym, co akurat jest w Medjugorje, no ale niestety przez ostatnie 4 lata, no on bardzo często pokazywał, że stawał nie po tej stronie, po której powinien stawać ogólnie przywódca Kościoła, bo zamiast zajmować się ewangelizacją społeczeństwa i ewangelizacją Kościoła i nawracaniem, to zaczął się zastanawiać nad ekoreligią, bym to powiedział, tak? I nagle stała się ekologia ważniejsza od prawdy wiary, więc wiesz, no. Szczerze mówiąc, zacząłem o tym mówić, nie skończyłem. Ta natura gospy jest taka demoniczno-tricksterska, jeżeli wierzyć tym wizjonerom z Medjugorja. Czyli to może być ktoś inny, bo oni tam przekazali dużo innych ciekawych informacji. My sobie jeszcze o Medjugorju i tamtejszych sekretach powiemy. Ale już tak kończąc nasze rozważania, to chciałbym ci zadać ważne pytanie. Słuchaj, my mówimy o objawieniach z różnych stron świata, a w Polsce jak to wygląda? Dlaczego nigdy nie mieliśmy swojej Fatimy na przykład? Nie, oczywiście mieliśmy swoją Fatimę. Mamy na przykład objawienia, które zostały uznane w Polsce przykładowo w Giedrzwałcie, tak? No tak, ale one jednak są, wiesz, to jednak nie jest ta klasa. Dlaczego? Dlatego, może za mała reklama, jak w przypadku. Może. Natomiast o Fatimie, wiesz, mówi się wszędzie. Nie wiem, według mnie Fatima została zmanipulowana przez Kościół też. Dodano tam wiele rzeczy, bo żeby pasowała po prostu pod trudne czasy. Natomiast w Polsce nie mieliśmy takich objawień, które by się... Wiesz, Giedrzwałd jest, ale jest objawieniem regionalnym. Jest jeszcze inna sprawa, wiesz, powiem ci. Jest jeszcze inna sprawa. Jest sytuacja tego typu, że Giedrzwałd to jest już kwestia, załóżmy, czasów na przykład zaborów, przykładowo. Czy weźmiemy Licheń, czy weźmiemy Giedrzwałd, to będą czasy starsze. Fatima jest nowsza, a Medjugorje jest w ogóle nowsze. No właśnie, czemu my nie mamy tych nowych? Wiesz, były objawienia w Polsce, nawet w czasach PRL-u, mieliśmy chociażby pod koniec lat 40. słynne objawienia siekierkowskie, tak to się nazywało, Władysława Papis, tam się nawet pojawiały pewne podobieństwa do tych wydarzeń, które miały miejsce w Fatimie, no ale to na tym się skończyło, praktycznie też nie jest dzisiaj pamiętane, poza jakimś lokalnym kultem. Giedrzwałd to samo. Znaczy, powiem ci tak, może nie mamy spektakularnych objawień maryjnych, ale mamy jedne z najlepszych na całym świecie, bo mamy objawienia siostry Faustyny, tak? Ale to są objawienia prywatne. Ja dzisiaj celuję, wiesz, w te objawienia grupowe, które przyciągają masy. I chociaż mieliśmy PRL i w tym PRL-u były takie przypadki, gdzie powiedziałeś o ławie na przykład, mieliśmy takie przypadki, gdzie były wybuchy spontanicznej religijności wokół jakichś cudów. No bo cud to nie objawienie. Cudem było to, co się pojawiło jakiś czas temu No bo ławie, na szybie się twarz Jezusa pojawiła na przykład, nie? Cud to nie jest objawienie. Cuda, czyli różnego rodzaju tam wizerunki, domniemane czy nie, objawieniami nie były. Mieliśmy takie rzeczy w PRL-u, ale nie mieliśmy swojej Fatimy. Dlaczego w Polsce, pomimo, wiesz, tego, że był ten renesans religijności za Jana Pawła II, który przecież tak mocno na Fatimę naciskał,
nigdy nie było takiego zbiorowego objawienia. Czy Polacy, no, przecież, no, w Czechosłowacji były, przecież w Jugosławii były, a w Polsce nic. Czy po prostu Polacy są zbyt racjonalni, żeby przeżywać coś takiego? Znaczy, powiem ci, tak jak już wspomniałem, ja miałem fajną rozmowę z Damianem Trellą na temat objawień maryjnych, też u mnie na kanale jest odtworzone. Ja nie słyszałem faktycznie, żeby były jakieś takie spektakularne, jakieś głośne objawienia masowe na dużą skalę. Ale też na taką dużą skalę to też i na świecie nie było za specjalnie, no bo jedynie co możemy mówić, to możemy mówić o Fatimie czy o przykładowo Medjugorje, tak? Ale no inne też były raczej jakieś takie dla mniejszej grupy kameralnej, tak bym to nazwał. Damian, wiem, że mi mówił na przykład o jakichś objawieniach, które tam były dla iluś osób, ale to też tam, wiesz, przyjmijmy to do 10 osób, nie? A nie do 70 tysięcy czy ileś. Także tych objawień takich potężnych to też nie było za wiele na świecie również, więc nie możemy czuć się gorsi, nie? Po II wojnie światowej w Niemczech objawienia występowały. Heroldsbach na przykład. Mieliśmy Kibeho w Rwandzie. A u nas jakaś taka posłucha do dzisiaj. I to mnie interesuje, to mnie ciekawi. Mieliśmy przecież nawet w Irlandii cudy, to może nie było objawienie, ale mieliśmy cuda ruchomych posągów. Był taki fenomen. A w Polsce jakoś nic. W Polsce. Wiesz, może też trudno jest mi powiedzieć. Po pierwsze, jeżeli są to objawienia prawdziwe, to trudno jest nakazywać, gdzie Maryja ma się przykładowo pokazywać, nie? Natomiast, bo to ona wybiera. Natomiast, jeżeli byśmy przyjęli taką sytuację, tak to jest tylko hipoteza moja, ale jeżeli byśmy przyjęli taką sytuację, że załóżmy, właśnie te objawienia są takim dzwonkiem, takim alarmem, że coś jest nie halo, na przykład, to też. Po prostu Maryja pojawia się w jakichś gdzieś tam miejscach, żeby pewne osoby przestrzec przed tym, nie? Według objawień, może nie tyle objawień, co ja mówię tam, bo tu nie chodzi mi o objawienia w tej chwili, ale proroctw różnej maści, jeśli są te proroctwa dotyczące Polski, no to one raczej w porównaniu do tego, co się nadchodzi, do tej takiej, nazwijmy to, apokalipsy, to raczej Polska ma iść z tego wszystkiego obronną ręką. Nie ma się tam co za specjalnie akurat brać i przejmować, przy czym przy innych objawieniach ogólnie, gdzie są objawienia w innych częściach świata, też były sytuacje, że te wypowiedzi Matki Boskiej albo tych proroctw, na przykład przy objawieniach prywatnych, również dotyczyły Polski, prawda? Też wypowiadała się ta postać odnośnie przyszłości Polski, ale mówię, trudno jest mi się wypowiadać, no bo jeżeli założymy, że są to prawdziwe, no to trudno nakazywać komuś, gdzie ma się pojawiać, nie? No tak, ale gdyby potraktować objawienie jako, wiesz, jakieś zjawisko, powiedzmy, psychospołeczne, które się pojawia wskutek działania jakichś mechanizmów psychologicznych, no to powinno to być. Tym bardziej w kraju, gdzie są 40 milionów formalnych katolików, a u nas tego nie ma. To jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Może kiedyś sobie o tym opowiemy. Arturze, ja ci bardzo dziękuję, bo żeśmy przegadali bardzo, bardzo długo. Osoby, którym się spodobał twój przekaz, zapraszam na twój multitematyczny kanał, gdzie też poruszasz wątki związane ze zjawiskami paranormalnymi, religią oraz UFO. Przypominam, kanał Artur Wójtowicz. Linki do wspomnianych dzisiaj materiałów znajdziecie pod spodem. Cóż, drodzy Państwo, Arturze, dziękuję ci bardzo. Dzięki ogromne, serdecznie wszystkich pozdrawiam. I myślę, że też jeszcze sobie porozmawiamy na tematy związane z milenialistami i, tak jak wspominałeś kiedyś, z milenialistami i z kwestią związaną z misją, ale to też będzie bardzo ciekawy temat kiedyś. Dokładnie. Ta nasza dzisiejsza audycja to jest taki początek, wstęp do tematu objawień. Na tym kanale pojawi się specjalna playlista, no ale to w najbliższej przyszłości. Cóż, dziękuję ci jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękuję ślicznie, wszystkich pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć, wesołych świąt.